świętości z Ojcem Świętym Franciszkiem, który zrobił nam tegoroczną pielgrzymkę rybacką, mówiąc w encyklice Laudato Si Signore, niech będzie i morze błogosławione, i woda, i ryby, i rybacy także. I w czasie kazania powiem szerzej, ale jest to przypomnienie o bogactwie, które Pan Bóg nam dał. Ziemię i morze, morze i ziemię. A Bóg skomplikowany jest w sposób szczególny. To prawda. Jak zobaczymy, rzucimy okiem do tyłu, zobaczymy, ile ludzi chce uczestniczyć w tym nabożeństwie na morzu. To nie jest tak, że Puck odwrócił się od morza, że już rybacy są passé. To Polska w części odwróciła się od morza, dlatego że Piłsudski, tworząc marynarkę wojenną w XIX roku, wiedział, co to jest morze. Ba, w XVI wieku posłowie jeszcze w parlamencie wiedzieli, co to morze. Natomiast niestety w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło częściowe wygaszenie i trzeba przywrócić morze, ojczyźnie, Bałtyk, Polsce i uszlachetnić jeszcze bardziej powołanie rybaka. Ono jest jedyne i niepowtarzalne. A Kaszubi, Kaszubi w ogóle, oni jakoś szczególnie przeżywają tą więź z Bogiem? Proszę Panu, tożsamość rodzi się nie przez narodzenie. Taki był premier Adam Bieć, który pytany, gdzie on się urodził. I odmienił swoją na Sandomierszczyźnie wieś i mówi, ja się tam nie urodziłem, ja się stałem. Pokażę, tu na tej ziemi się staje. Na tych wzgórzach, z tym morzem, Bałtykiem, Zatoką Puską i to wszystko składa się na jego tożsamość. Morzem i jego falami. Błogosław wszystkich rybaków, uchroń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, wycisz wszelkie burze i wsiądź do łodzi każdego ludzkiego serca. Spraw, by morze nadal dawało pracę i utrzymanie oraz otwierało na bezkres Pana Boga. Wątpiącym podaj dłoń, a wszystkim przymnóż wiary. Przez Chrystusa Pana naszego, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, zdraźnikami w potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, prędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas poddaj. Święty Piotrze, módl się za nami. Morze jest miejscem pracy rybaków, bywa i jednak miejscem przejścia do wieczności, a nawet wiecznego spoczynku. Pomyślmy przez chwilę o tych wszystkich, którym nie dane było powrócić do swoich bliskich, a zwłaszcza o tych, których znaliśmy, którzy pochodzą z naszej parafii, którzy tu z nami pielgrzymowali.
módlmy się. Boże, który świętego Piotra Rybaka wywyższyłeś na księcia apostołów, prosimy Cię w imię zasług Jego, abyś zmarłych rybaków raczył przyjąć do swej owczarni. Daruj wszelkie słabości, obdarz ich łaską nieba. Niech doświadczą królestwa, w którym Ty, Chryste Panie, żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i sto. Zgromadzeni w tej szczególnej scenerii Zatoki Puckiej, wsłuchajmy się teraz w Słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i że strach i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i zaczął tonąć i krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, drodzy goście, rozpoczynamy w roku 2015 naszą doroczną pielgrzymkę rybacką, pucką, słynną na całą Polskę i jeszcze dalej. Za chwilę zgromadzimy się na placu w Zatoce przed kolegiatą pucką, farą pucką, świadkiem tylu wydarzeń. Tego roku, moi drodzy, papież Franciszek obdarzył nas encykliką poświęconą ekologii. Ale w tej encyklice jest mowa o wodzie, o morzu, o rybakach, o nas i szerzej powiem w czasie homilii. Dlatego tylko takie krótkie nawiązanie. Szczególnie witam tych, którzy uczestniczą jako turyści, jako goście. Proszę popatrzeć na ten lud kaszubski, na ich twarze, na spracowane ręce i wsłuchać się także w ich modlitwę i uczyć się jednej prawdy. Jakiej? My trzymamy z błegiem. Nie trzeba tłumaczyć. I także ci, co są z miasta Łodzi, z Katowic, i z Warszawy, Pragi, i z Kielc, niech o tym pamiętają. A teraz nasi dzielni kapitanowie okrętów bojowych, prawie marynarki wojennej, której tu już niewiele, ale jeszcze jest i trwa. Śpiewaliśmy: morze, nasze morze, będziemy Ciebie wiernie strzec. I będziemy strzec wiary naszej, wiary ojców, całej naszej tożsamości. Kaszebskiej, Puckiej, z Jastarni, z Kuźnicy, z Chałup, z Kłapowa, z Władysławowa jesteśmy na gościnnym okręcie sztabowym.
można powiedzieć. I tu pisze, my trzymamy z błęgę. No. Nie wiem, czy wymawiam dobrze, ale podobnie. No. Górale tak wymawiają. I mówią, witamy was. I my też mówimy, witamy was na wszystkich naszych bratnich kutrach, łódkach, jachtach. I Kuźnicę też, o tam widzimy. I policję witamy. No, strzeżcie nas. I powoli, i Radio Maryja witamy, katolicki głos w twoim domu. O, dobrze, że ksiądz dziekan zadbał o to. Dziekan Morski. Także ojcu Tadeuszowi proszę zameldować, co tu się dzieje na dworze, że trwacie. A teraz powoli będziemy zawracać i zapraszam na mszę świętą. Uczyni to ksiądz prałat Kumca. Tak, bardzo serdecznie zapraszam na mszę świętą, byleby powoli. To jest nie do uczestników, ale to jest do tych, którzy prowadzą kutry. WA51, na którym jest ksiądz arcybiskup, jako pierwszy zawsze z obrazem, z feretronem świętych apostołów Piotra i Pawła. Za nim drugie miejsce ma zawsze Kuźnica, jako ta parafia, która odtworzyła to pielgrzymowanie, również z feretronem świętych apostołów Piotra i Pawła, a potem pozostałe jednostki. Thank you.
Ducha Świętego. Pan z wami. Bardzo serdecznie witamy na pielgrzymce rybackiej, na odpuście Piotra Pawła. Bardzo serdecznie witamy księdza arcybiskupa Leszka Gudzia, wszystkich kapłanów, ludzi konsekrowanych. Wszystkich witamy, którzy przypłynęli, przybyli na odpust. Pielgrzymka jest wielkim skarbem dla rybaków. Jest wielkim skarbem jest Eucharystia, jest modlitwa, ale wielkim skarbem jest to, że kapłani, arcybiskup wchodzi na nasze łodzie, na nasze kutry i nam błogosławi w miejscu naszych prac. My bardzo potrzebujemy, żeby kapłani byli z nami. Bardzo potrzebujemy świętych kapłanów. Nawet jak na morzu jest sztorm, 12 skali Beforta, to kapłani mają większą moc niż sztorm. Kapłani konsekrują chleb i wino, dają nam ciało i krew Pana Jezusa, odpuszczają nam grzechy, nakładają na nas ręce, uwalniają nas od chorób, od złego ducha. Polskie rodziny bardzo potrzebują teraz kapłanów, żeby wchodzili między nas, tak jak Pan Jezus wchodził między prostych ludzi. Papież Franciszek ogłosił ten rok świętym rokiem miłosierdzia. Ale myśleliśmy właśnie, wypływając na tą pielgrzymkę, zawsze mamy nowe hasło. W tym roku mamy trwajcie we mnie, a ja w was. I tutaj chcielibyśmy przeprosić w imieniu rybaków, ale też wszystkich ludzi, za każdy brak miłosierdzia i miłości względem naszej ziemi, ale też względem każdego człowieka. Bo jesteśmy słabi, jesteśmy tylko ludźmi i potrzebujemy Bożego miłosierdzia, ale nie otrzymamy go, jeżeli nie będziemy trwać w Chrystusie. Dlatego prosimy tutaj księdza arcybiskupa, wszystkich kapłanów o modlitwę za nas, za rybaków, za wszystkich ludzi, abyśmy mieli moc trwania w Chrystusie. Bardzo serdecznie chcę powitać wszystkich zgromadzonych. Ksiądz arcybiskup zaraz na początku zauważył, że jakby nas jest w tym roku jeszcze więcej, to cieszy, że gromadzimy się tutaj licznie. Witając wszystkich w sposób szczególny, na początku chcę powitać rybaków. Gdybyście wy nie pielgrzymowali, by nas tutaj tak licznie przecież nie było. I tej uroczystości, odpust w Pucku oczywiście byłby. Witam was serdecznie, wiedząc, ile wkładacie pracy także w to, aby przygotować kutry, by tu popłynąć. Witając, dziękuję jednocześnie, że bierzecie ze sobą tylu gości, którzy czasami nawet wcześniej planują sobie urlop, aby być tu na tej wyjątkowej w skali Polski, a także Europy uroczystości. Witam metropolitę gdańskiego, księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Gudzia, wiernego pielgrzyma tych puckich uroczystości. Witam w dniu, na odpust świętych apostołów Piotra i Pawła zawsze wspominamy rocznicę nadania Paliusza, to już siódma rocznica. Proszę księdza arcybiskupa, aby sprawował tę najświętszą ofiarę w intencji rybaków, ludzi morza, ale także wszystkich tu zgromadzonych, także moich parafian tutaj zgromadzonych. Witając serdecznie księdza arcybiskupa, witam wszystkich kapłanów, którzy otaczają księdza arcybiskupa. Pozwólcie, że witając wszystkich, wymienię księdza infuata Stanisława Ziębę, też wiernego pielgrzyma tych puckich uroczystości. Witam i witam w końcu wszystkich naszych gości. Witam parafian i tych, którzy są sercem związani z parafią. Niech święci apostołowie Piotr i Paweł wypraszają wszystkim zgromadzonym, wypraszają wiarę, Boże błogosławieństwo. Przypominam, że dziś można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, stan łaski uświęcającej. Informuję, że kapłani w konfesjonale czekają farze
można skorzystać z sakramentu, by dziś zyskać odpust zupełny. Zapraszam więc wszystkich do uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Wychwocili jeły, zemk w zosodze, a wyrdol płyt straż, trzech łyt zalew, płyt trzech żelnejzi kwizdy. Stol płyje święce paschę, wedec jeły pledowi. Wachtowano Piotra w zosodze, a kwistel mydlili so zanyłe bez wystanku do byga. W nocy pychterny Herod miul jeły wedac, Piotr scurowony debeltowymi ciedami spól między dwoma żolnejżami, a straże przed bramę wachtowale z osodę. Tym zjawił so anyl pański, a wid rozjastil z osodowo izbo. Szturnienim w byk wybidzil Piotra, a rzek: stany chytkły. W tym momencie wypadle kajdany. Przepasej so, w lozie zamdale, rzekł mój anyl. A cię to zrobił, rzekł donyły. Wyblecie mentel, a pój ze mną. Stół, a siedz za nim. Ale nie wiedzol, czy co to robi anyl i pój prówdze. Wadowalo so jemu, że to widzeni. Minane psiersio, a drogo straż, a dośle do zeloni bramy, terna prowadzala do miasta. Ta łytem klaso sama przed nimi. Weśle, a prześle jedno drogo, a zaraz anel łystem przylłydnyły. Jak Piotr przesiedł dosy, rzekł: teraz wiem na pyprówdze, że pełn pysłol słyły anula. Módlmy się także za wszystkich zmarłych, szczególnie za ofiary terroru w Tunezji, Kuwejcie, we Francji i w tylu innych miejscach, by wszyscy, którzy wierzą w jedynego Boga, wierzyli, że jest tylko Bóg pokoju i miłości. Nie ma Bogu, nie, Boga nienawiści i wojny. Ciebie prosimy, Boże nasz Ojcze, Ty jesteś Panem całego stworzenia. Od Ciebie pochodzi wszelka łaska i błogosławieństwo. Wejrzyj łaskawie na lud Twój, który z wiarą zanosi do Ciebie swoje sprawy i troski. Wysłuchaj nas i przyjdź na pomoc tym, którzy Cię o to proszą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoje, wspomóż nas w swoim miłosierdziu,
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.